że gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najedzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje dług. Zbrojny mocarz strzeże swego zamku. I wtedy bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najedzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Tylko mocniejszy jest w stanie przekonać mocarza do kapitulacji. To są prawa duchowe. Mocniejszy. I co musi jeszcze zrobić ten mocniejszy? Najechać go. Nie wystarczy, że mu się przedstawi. Powie: jestem mocniejszy od ciebie. Jestem narodzony z Bożego Ducha, diable. Musisz się ze mną liczyć. To nie wystarczy powiedzieć diabłu, że jesteś narodzony z Bożego Ducha i że się on musi z tobą liczyć. Troszeczkę ciszej bym poprosił. Religijni ludzie twierdzą, że diabeł doskonale wie, że w nas jest Bóg i on się z nami liczy bez względu na to, co my robimy. To jest nieprawda. Słowo Boże mówi, że nie tylko trzeba być mocniejszym, ale trzeba też najechać mocarza. A to, żeby być mocniejszym, to jest związane z dwoma rzeczami. Pierwsze to jest to, co Jezus zrobił dla ciebie, a po drugie to jest to, czy ty się z tym zgadzasz. Czy ty w ogóle uważasz, że jesteś mocniejszy niż diabeł? Czy ty w ogóle uważasz, że ty jesteś mocniejszy niż choroba? Czy ty uważasz, że jesteś mocniejszy niż stres? Czy ty jesteś mocniejszy niż problem? Czy ty jesteś w ogóle mocniejszy? Ty musisz wiedzieć, czy ty jesteś ten mocniejszy. Bo mocarz, on się uknie przed tym, który ma świadomość bycia mocniejszym. Mocarz się nie uknie inaczej. Rozumiesz? Mocarz się nie uknie. Możesz w ogóle modlić się innymi językami. Możesz uwielbiać Boga. Rozumiesz? Ale jeżeli twoja postawa w codziennym życiu nie jest postawą manifestu Bożej mocy, to diabeł się z tobą nie będzie liczył. On będzie mówił: o, to ten wypierdek nie ma. O! Nikt ważny. Rozumiesz? To nikt ważny. On mnie nie najeżdża. On udaje, że mnie nie ma. Człowiek ruchu wiary. Jest tak w tej anegdocie o tym, jak człowiek poszedł do piekła i go oprowadza demon po piekle i mu opowiada. I mówi: tu jest miejsce dla wszystkich. On mówi: o, a ci to kto? A, to katolicy. Oni tu swoje msze odprawiają, mają swoje obrazy, figury. A tamci to zielonoświątkowcy, modlą się w innych językach, skaczą, cieszą się, mają tu swoje miejsce. A tamten mówi: to człowiek ruchu wiary, mówi, wyznaje, że go tu nie ma. A prawidłowy wyznaje. Człowiek ruchu wiary. Rozumiesz? Diabeł nie liczy się z takimi ludźmi. Diabeł liczy się z tym, kto po pierwsze jest mocniejszy, po drugie uważa się na mocniejszego, a po trzecie zaczyna diabła najeżdżać. Najechałeś kogoś ostatnio? Trzeba najeżdżać. Najeżdżać trzeba. Jeżeli nie będziesz najeżdżał królestwa przeciwnika, to królestwo przeciwnika będzie najeżdżało ciebie. I demoniczne siły będą ciebie dojeżdżać. Albo ty będziesz jeździł na diable, albo diabeł na tobie. W rzeczach małych i dużych. To są zasady nieba. Słowo Boże mówi, że mocarz zbrojny strzeże swego zamku. I to jest bezpieczne wtedy. I musi ktoś go najechać. Musi ktoś wywalić drzwi.
Rozumiesz? Ktoś taki musi być. Czy ty jesteś tym człowiekiem? Spójrz teraz. Bo jeżeli nie jesteś, to pokutuj dzisiaj. Powiedz, Panie, ja nie najeżdżałem do tej pory. Ja myślałem, że to się w ogóle samo wydarzy. Ja myślałem, że aniołowie za mnie najadą moje życie. Ja myślałem, że to się stanie, kiedy będę do kościoła przychodził. Mi się wydawało, że jak ja będę służył, to się stanie. Ja nie wiedziałem, Panie Boże mój, że ja muszę prezentować na co dzień postawę tego, który jest ponad mocarzem. Ludzie, jak w moim życiu dzieje się coś, co mi przeszkadza, to staje się bardzo poważną rzeczą w moim życiu. Ja nienawidzę mieć niewygodnego życia. Ja się w ogóle nie godzę z niewygodnym życiem. Ja nie mam takiej mentalności, że ja prześpię problem. Położę się, prześpię, jutro będzie lepiej. Ja nie wiem, czy będzie jutro w ogóle. Dzisiaj chcę o tym troszkę mówić. Ja nie wiem, czy jutro będzie. Jutro to jest tajemnica dla mnie. Ja nie wiem. A więc ja się zastanawiam, czy jutro będzie lepiej. Ja wiem, że ja dzisiaj muszę najechać ten problem. Jeżeli w twoim życiu jest coś, co jest niewygodne, co jest przeszkodą, to chcę, żebyś zrobił z tego dzisiaj priorytet. Żebyś powiedział, Panie Boże, ja się nie zgadzam na to. Ja najadę tą rzecz. Ja rozpieprzę tą rzecz w te żywy. Ja jestem człowiekiem nieba. Ja nie zgadzam się na to, żeby mocarz bezpiecznie trzymał moje życie w swoim ręku. Bo ja jestem większy niż on. Ja jestem świadomy swojej wielkości. Chcę, żebyś dzisiaj tak się modlił i żebyś to sobie budował. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. My czcimy Ciebie, potężny, wielki Boże. Ty, który jesteś wieczny. Ty, który jesteś żywy. Ty, który jesteś światłem. Ty, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ty, który doprowadziłeś nas do miejsca, w którym jesteśmy. Uwielbiamy Ciebie. Ty, który dałeś nam oręż do ręki. Ty, który wypełniłeś nas swoim świętym duchem. Stop.
Ja wiem, iż ty Yeah.
Ewangelii. Ja wiem, iż Ty, ja Cię uwielbiam Cię. Oh,
I mów, że to ma być stosowane w Twoim życiu.
uwalniaj do Twojego serca. To stamtąd pochodzi wszystko, co Cię czyni. To stamtąd pochodzi. Nie z zewnątrz, nie daj się oszukać. Czy to, co jest na zewnątrz, to Cię określa. Nikt Cię nie określa, to, co jest na zewnątrz. Możesz być taki, jaki chcesz. Możesz mieć to, co chcesz. Powiedz teraz przed Bogiem, jaki chcesz być. I ustanów to na oczach diabła. Ustanów to. Powiedz przed Bogiem, bez tato. Chcę tak, 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 tak. A potem powiedz diable, zobacz jak mam. Mam tak, 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 tak. Od głębi mojego serca pochodzi to, co czyni mnie. Maka to, lolo, rada, baka, kara, baka, da. Oroko to, lolo, rada, rajs. Czyń się mocą swojego wyznania. Czyń swoje życie. Czyń swoje życie. Nie czekaj, aż coś przyjdzie. Nie licz na to, że coś przyjdzie. Nie ważne, co będzie. Ważne, co Ty ustanowisz. Ty jesteś Panem w imieniu Jezusa. To Ty panujesz w imieniu Jezusa. Nikt nie panuje nad Twoim życiem. Jesteś wolny w Chrystusie. Masz władzę i głębi Twojego serca. Jest zamocowane wszystko, co jest Ci potrzebne do tego, aby być szczęśliwym, spełnionym. Nie dawaj się oszukiwać, że to, co jest na zewnątrz, wpływa na Ciebie. Nie mów, mam trudny czas. Chrześcijanie nie mają trudnego czasu, bo chrześcijanie nie są zależni od czasu. To jest herezja i zwierzenie. Nie jesteśmy zależni od czasu, nie jesteśmy zależni od narodu, nie jesteśmy zależni od tego, gdzie mieszkamy. Nie jesteśmy zależni, nie jesteśmy zależni. Ma ktoś w swoich sercach i ja chcę, żebyś proklamował to, co masz w sercu, bo tam został złożony cały potencjał nieba. Neko koro na obecne, a Ciebie czyni, co masz w sercu. Neko koro na obecne, a nic nie czyni Ciebie, co jest na zewnątrz Ciebie.
tego świata i będziesz święty, tak jak Bóg powiedział, że jesteś święty. Powiedz, że bierzesz autorytet, bez wiary autorytet nad uświęceniem swojej duszy. Wytyczę kierunek, wskażę drogę, pokażę jak iść, pokażę jak szukać Boga, pokażę jak uwielbiać Boga, pokażę co to znaczy być czcicielem żywego Boga. Nie boję się tego, nie boję się, nie boję się być na brzegu. Być w Chrystusie to bycie głową, a nie oponentem. To być...
baranem. Chleba, chlebo, barabes. Musi rosnąć. Rolnić i przeczuwać. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ponieważ
bo nie umiem dobrze czuć. Ojcze, ja modlę się teraz o to.
Święty Duchu, wypełnij dzieci. Wypełnij. Święty Duchu, który powodujesz, że ludzie są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Działaj teraz przez te dzieci, działaj przez ich usta, działaj przez ich ręce. Ja modlę się teraz, żeby tam, gdzie są, głosiły Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w mocy. Ojcze, ja chcę tego. Ojcze, dziękuję Ci za dzieci. Dziękuję Ci. Ich usta są otworzone teraz. Ich usta są otworzone. Ich usta są otworzone. Halleluja. 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 Duchu Święty, wydaje się słowa. Ty mówisz przez nich do ludzi. Halleluja. Najpierw nie podważaj.
potem osądzę. Nie odwrócę. Najpierw nie podważaj. Bo jak najpierw będziesz osądzał, się zamkniesz na to, co on mówi. Nie bądź zbyt ostrożnym człowiekiem. Ja, gdybym najpierw osądzał to, co mówi, to, co słyszę, a potem dopiero bym uznawał to za Boży głos, to ja bym utknął w martwym punkcie. Całe moje życie jest oparte na ryzyku. Całe życie z Bogiem, na ryzyku, cały czas balansowanie na linie. Z tym trzeba się nauczyć żyć, a nie mówić, kiedy to się skończy, czy kiedyś będzie normalnie. Nie zaprzeczaj najpierw, że Duch Święty mówi do ciebie, nie zaprzeczaj. Lepiej się pomylić, niż nic nie zrobić. Rozumiesz? Lepiej się pomylić, niż nic nie zrobić. Najwięksi tego świata, ludzie nauki, biznesu, polityki zabazowali na tej prostej, duchowej zasadzie. Rozumiecie? Oni zabazowali na tym, wynaleźli potężne rzeczy, sięgnęli po wielkie sukcesy. Rozumiecie? Dałem taki program ostatnio. Dżentelmeni i wieśniacy. Niektórzy z was może to znają. Niektórzy może jesteście osobami, które nie oglądają takich programów. Ja je oglądam. Sprawia mi to radość. Tam ktoś z zabitej wsi takiej deskami na pewien okres czasu przeprowadza się do domu jakiegoś człowieka żyjącego na takim wysokim standardzie w mieście. A ten z tego miasta przeprowadza się na tą wioskę. To jest komiczne w ogóle. Ja sobie to oglądam. Są damy i wieśniaczki i dżentelmeni i wieśniacy. Tak, to co lubi, wiesz. Ja lubię i to tak na zmianę, żeby się zrelaksować. Oglądamy to sobie z Sarą. Różne inne te rzeczy oglądam. Rolnik szuka żony. Naprawdę, bo to socjologiczne jest. Z tego można więcej wyciągnąć, rozumiecie, niż z religijnego filmu. Naprawdę. Bo to nie jest odrealnione i pokazuje realne życie człowieka. A tak się składa, drodzy przyjaciele, że jesteśmy posłani do realnych ludzi na tym świecie. Wiecie, do realnych ludzi. Takich ludzi, którzy tu żyją. A w związku z tym zderzymy się z ich wnętrzami i z ich obejściem. I ten dżentelmen się tam przeprowadził na tą wieś. I on biznesmen.
związku z tym postanowił zrobić kilku kolegom owego człowieka ze wsi szkolenie biznesowe. Tak pomyślał, że to takie coś dobrego zrobi dla tych ludzi tam. Zebrał tych kolegów. Koledzy usiedli przy stole, on im zrobił kawę i zaczął z nimi rozmawiać. I on im powiedział pewne takie rzeczy. Ja tak sobie pomyślałem pierwsza, ale mówię tak. Jest kilka opcji, tak sobie myślę. Pierwsza jest taka, że mu złamią nos. Tak? Mówię, no. Ale do tego nie doszło. O co chodzi? On mi powiedział bardzo proste rzeczy. Ale żaden z tych ludzi nie wierzył w jedną setną tego, co on powiedział. On powiedział tak. Można zacząć biznes nie mając nic. Nic. Mówi, bo ja tak zacząłem. I on siedzi przed nimi i mówi, ja tak zacząłem. A oni się na niego patrzą. I mówią, z jakiego ty świata jesteś? A on mówi, z tego. Mówi, mieszkam gdzie indziej, inaczej wyglądam, inaczej żyję, ale ja jestem takim samym człowiekiem. Można zacząć biznes, nie mając niczego. Trzeba tylko uwierzyć w to, że się może ten biznes zrobić. Krępująca cisza trwała kilkanaście sekund. Po czym jeden po drugim zaczęli wstawać od stołu, używając wulgarytmu wobec niego i odeszli wszyscy. Dla tych ludzi to było coś, co nie współgrało z ich doświadczeniem. Oni robili pewne rzeczy całe życie. Ciężko pracowali. Niewiele zarabiali. I uważali, że to jest realne. Bo oni tak mieli. Ale on im pokazał coś innego. I kiedy na to się przyglądałem, to zobaczyłem Boga, który mówi do człowieka. Który mówi do człowieka. I mówi, jestem w twoim wnętrzu. Posiadasz wszystko, żeby odnieść sukces. Wszystko. Nie zaprzeczaj mojemu głosowi w tobie. Nie zaprzeczaj mojemu prowadzeniu. Najpierw nie zaprzeczaj, potem sąduj. Gdyby oni nie zaprzeczyli, on by poprowadził ich dalej. Gdyby oni nie zaprzeczyli, gdyby oni nie odrzucili podstawowej rzeczy, tego, że można, gdy się zechce. A oni od razu odrzucili. Od razu osądzili. Najpierw uwierz, że jesteś prowadzony przez Boga. Uwierz. A potem osądzaj. Czy to jest ciała, czy to jest ducha. Ale najpierw uwierz, tak ja jestem prowadzony. Ja, przyjaciele, nie oczekuję prowadzenia Bożego. Nie. Ja jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Teraz. Jestem prowadzony. I ty jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, tylko najpierw musisz temu nie zaprzeczać. Najpierw. A potem to sobie osądzaj. Przyglądaj się, lecz się, rozumiesz, ale to później. To później. Najpierw nie zaprzeczaj.